Cześć, dzień dobry. Dzisiaj w rezerwacie przygody arcyciekawa rozmowa z samym Radkiem Gołębierskim. Z Radkiem i z niektórymi z Was spotkałem się w miniony weekend na Kaszubach w ramach dwudniowej, bardzo spontanicznej ustawki połączonej z objazdem trasy pierwszego 24-godzinnego wyścigu gravelowego w Polsce, Śledź 24. Na marginesie dodam, że będziecie mogli zmierzyć się z tym dystansem w ramach jednej pętli, to jest dystans 140 km. W formule 24-godzinnej solo lub też w sztafecie. No i właśnie, spotkaliśmy się z Radkiem, a bardzo przyjemnym efektem tego spotkania jest rozmowa, którą dzisiaj Wam przedstawię. Od siebie dodam, że popełniłem błąd, rozparowałem mikrofony i pod presją czasu nijak nie potrafiłem ich z powrotem sparować. Dźwięk jest jednak wystarczająco dobry, aby wsłuchać się w to, co Radek ma do powiedzenia. Myślę, że po wysłuchaniu tej rozmowy spojrzycie na Radka w zupełnie innym świetle. Takiego jeszcze nie znaliście. Zapraszam do wysłuchania. Jesteśmy z Radkiem Gołębierskim. Po pół roku udało nam się spotkać w końcu, bo skończył się sezon startowy i Radek ma chwilę, żeby usiąść i porozmawiać. Dokładnie. Czytelnicy bloga Rezerwat Przygody przesłali kilka pytań, które chciałbym Ci dzisiaj zadać. Dziękuję, że zechciałeś usiąść na chwilę i porozmawiać na ten temat, odpowiedzieć na te pytania. I jedno z tych pytań jest takie, jak wygląda w ogóle Twój sezon startowy, bo z tego co widzimy, to Ty startujesz co tydzień. No co tydzień to może za dużo powiedziane, bo raczej bym powiedział co dwa tygodnie, czyli dwa razy w miesiącu, co to i tak jest dużym wyzwaniem, bardziej chyba logistycznym. A ogólnie no mój sezon startowy w tym roku w szczególności, bo był naprawdę ten sezon był wyjątkowy pod względem ilości startów, ze względu, że na tych startów się bardzo mocno dużo namnożyło w Polsce, fajnych, ciekawych imprez. Był bardzo napięty. No i a sezon jak sezon startowy wygląda? Po prostu człowiek wsiada w samochód, przyjeżdża na start, jedzie, cieszy się tą jazdą rowerem, wraca i praktycznie już myśli o kolejnym starcie, nie? Więc ten sezon przemknął bardzo szybko, był bardzo napięty, bardzo intensywny, no i męczący za tym idzie. A jak będzie wyglądał w takim razie Twój przyszły sezon? Prawdopodobnie podobnie. Podobnie jak ten sezon też, przynajmniej te imprezy, które startowały w ubiegłym roku, chciałbym powtórzyć, bo to są imprezy, które naprawdę warto pojechać. No i pewnie tak samo, czasu nie będzie, aby powiedzmy odpocząć, tylko całe wakacje, całą wiosnę, całą jesień trzeba będzie pojechać, bo no, naprawdę te imprezy gravelowe są super. Organizacja jest coraz lepsza tych zawodów, trasy są coraz lepsze, więc po co siedzieć w domu, jak można naprawdę całą Polskę zjechać na rowerze. Jedno z pytań, które frapuje i bardzo interesuje czytelników, to jest to, jak Ty w ogóle przygotowujesz się do sezonu. Jak się przygotowuję? No wszyscy mnie się pytają, co robię, jak jeżdżę. Przygotowanie u mnie jest proste. Ogólnie ja jeżdżę na rowerze od wielu, wielu x lat, cały czas jeżdżę, cały czas będę jeździł, a przygotowuję się w ten sposób, że dojeżdżam do pracy, cały czas to powtarzam. Może dużo osób nie wierzy w to, ale moim przygotowaniem jest po prostu dojazd do pracy 4 razy w tygodniu, niecałe 30 km w jedną stronę i to jest mój trening, łączę powiedzmy to pracę jakby z przyjemnością przygotowałem się do tych zawodów. Czyli nie musisz po pracy ubierać się na trening, bo rozumiem, dojazd i powrót z pracy jest już dla Ciebie treningiem. Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek to muszę się ubrać i przebrać dwa razy dziennie, żeby dojechać do pracy, ale jest to jakaś mobilizacja, do pracy trzeba dojechać. Dlatego wszyscy się pytają, jak trenuję. No ja stwierdziłem, do pracy dojeżdżając samochodem, stwierdziłem, po co tracić czas, siedząc w samochodzie, siedząc w tych korkach,
jadąc do pracy godzinę w jedną, godzinę w drugą, jak można wsiąść na rower, pojechać do pracy mniej więcej w tym samym czasie, bo jak mierzyłem dojazd do pracy samochodem, a rowerem, to czasowo w tej chwili nie jest to duża różnica. Po co tracić czas siedząc w samochodzie, nic nie robiąc, jak można przebrać się, pojechać do pracy rowerem, zrobić trening, wrócić, kolejny trening i mamy przyjemne spożyteczne. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, aby spróbowali łączyć przyjemność właśnie jazdy na rowerze z dojazdami codziennymi do pracy, bo to i tak rozładuje to nam korki na ulicach, a uwierzcie mi, naprawdę frajda z jazdy rowerem jest niesamowita. Wziąć pod uwagę, co się dzieje na polskich drogach, jeśli chodzi o zakarkowane autami drogi, a rowerem, po ścieżkach rowerowych, których jest coraz więcej, one są dość już komfortowe, naprawdę można szybko przemieścić się z punktu A do punktu B. Szczególnie teraz, kiedy zmierzch przychodzi już coraz wcześniej, ciemno robi się coraz wcześniej, nie musisz zmuszać się, żeby po zmroku wychodzić na trening, bo już zrobiłeś trening właśnie. No to fakt, aczkolwiek jadąc do pracy rano, no to w szczególności teraz w okresie tym jesienno-zimowym, też się po zmierzchu czy przed świtem jedzie w nocy, więc... Doprecyzuję, zimą też dojeżdżasz rowerem oczywiście, do pracy. Oczywiście. Ale powiedz w takim razie, no bo zajawka jest niesamowita, jeździsz do pracy rowerem, wracasz z pracy rowerem, startujesz co dwa tygodnie na zawodach, wygrywasz większość zawodów, w których startujesz. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd to się działo? No chciałbym tu powiedzieć, że dlaczego jeżdżę na rowerze, dlaczego nie biegam, bo już tu wielokrotnie powtarzałem to. Ponieważ mój tata, świętej pamięci tata, on mnie nauczył jeździć na rowerze, nie uczył mnie biegać, nauczył mnie jeździć na rowerze i tak mi zostało. Każdy ma swój jakiś punkt taki odniesienia i jakiś konik życiowy, czy to jest bieg, czy to jest jazda na rowerze. Ja chyba znalazłem właśnie tego mojego konika życiowego, właśnie rower i kontynuuję tą pasję i to pewnie będzie ze mną już wiele, wiele lat pozostanie i uważam, że trzeba tą pasję kontynuować i rozwijać wręcz. Jeździsz na gravelu i powiedz, no masz wybór, możesz jeździć na szosie, możesz jeździć na MTB, wybrałeś gravel. To pewnie nie było od zawsze, bo gravel jest dosyć nowym wynalazkiem. Co było wcześniej i jak to się stało, że jeździsz teraz w terenie rowerem z kierownicą, z barankiem? A więc tak, no po pierwsze jazda w terenie. Nie było graveli, tak jak powiedziałeś wcześniej, ale były jazdy MTB. Rowery MTB i jazda MTB, zawody MTB i po prostu jazda w terenie to jest to, co mnie fascynuje. Dlaczego na gravelu? Na gravelu jeżdżę z tego powodu, bo zawody gravelowe są naprawdę super i te dystanse, bardzo dystanse mnie... To jest właśnie dziwne, że rowery gravelowe spowodowały ewolucję jakby zawodów na takie ultramaratony, których wcześniej nie było, na przykład na MTB. Nie? Były maratony MTB, tam 80 km, co to są w sumie w tej chwili za maratony. I to jest właśnie fajne, taka mocna zajawka, że ten dystans, wyzwanie tego dystansu na rowerze gravelowym jakby powoduje dodatkową taką mobilizację i no trudno to określić, wyzwanie, aby pokonać swoje słabości, aby spróbować czegoś innego niż do tej pory się robiło. Bo to jest u nas w Polsce nowa jakby dziedzina kolarstwa i sądzę, że to bardzo mocno w przyszłości się rozwinie, już zresztą jest bardzo popularne, ale przestało mnie już na przykład bawić takie krótkie jeżdżenie, takie intensywne, ale właśnie odkryłem ponownie kolarstwo ze względu
na długość tych tras, na właśnie trudność, wyzwanie właśnie tych ultramaratonów, gdzie podczas jazdy 20 godzin praktycznie może się wszystko zdarzyć, od załamania pogody, czy tam awarii sprzętu. To jest właśnie frajdą taką, z którą czerpię, że nawet tak naprawdę nie wiesz, co się stanie, no bo naprawdę wiele w tym roku przeszedłem podczas zawodów, wiele rzeczy no zrobiłem, czy poznałem, których pewnie podczas takich typowo zawodów MTB krótkich człowiek by nie odkrył, ani nie przeżył. Z tego co wiem, ty wolisz, preferujesz długie dystanse, dłuższe, te kilkudniowe, w stosunku do jednodniówek, powiedzmy. Czy to wynika z tego, że oprócz wyzwania fizycznego, przygotowania fizycznego, tam mierzysz się też ze swoim mentalem? Tak. Tak jak powiedziałeś, zdecydowanie wolę zawody takie wielodniowe, bo tu już nie chodzi o same przygotowanie fizyczne, co też jest, ma znaczenie, ale właśnie mentalne. To jest chyba trudniejsze, przygotować się mentalnie, głowę przygotować do tego, do takiego długiego, trwałego wysiłku, takiego monotonnego wysiłku, można powiedzieć, no bo jeżeli się jedzie 60 godzin tak jak na Wiśle, no to jednak to może już się przestać chcieć w pewnym momencie. I właśnie to jest taka walka z sobą, co mnie to też nakręca, aby poznać siebie od środka, co człowiek może zrobić, co może potrafić zrobić. No człowiek nie wie, jak zareaguje w pewnym momencie i to jest taka nowość dla organizmu, jak organizm jest w stanie przetrzymać ten długi dystans, w szczególności wielogodzinny. Bo przejechanie 20 godzin to też jest wyzwanie, ale to jest bardziej fizyczne, nie mentalne, ale przejechanie 60 godzin to naprawdę już ta głowa jest chyba ważniejsza od przygotowania fizycznego. I to właśnie inspiruje mnie w tych długich ultramaratonach wielodniowych. A wracając do kwestii głowy, wiemy już, jak przygotowujesz się fizycznie, a jak wygląda twój trening mentalny? Czy to podczas zawodu właśnie ćwiczysz swoją głowę, czy wcześniej robisz sobie jakieś próby? No trudno zrobić próby takie długodystansowe, dlatego no, te zawody są jakby treningiem i próbą właśnie tej głowy sprawdzenia. Czyli doświadczenia siebie z jednego startu wykorzystujesz w kolejnych. Tak jest, tak jest. Opowiedz proszę o swojej sytuacji, w której, jak sam mówisz, zdarzają się takie momenty, kiedy może się już nie chcieć, natrafiłeś na kryzys. Nie mówię o bombie fizycznej, tylko kryzys mentalny i jak wtedy zareagowałeś? W tym roku jako tako nie miałem dużo kryzysów mentalnych. Jakoś to wszystko dobrze znoszę, aczkolwiek no, jedne zawody bardzo mi dały w kość i to twoje zawody, czyli Vanoga, gdzie miałem chwilę zwątpienia, kiedy chciałem pierwszej nocy może nie zrezygnować, ale pójść na nocleg. No wtedy, kiedy złapałem gumę, kiedy zmoczyło mnie i nawet ta temperatura niska spowodowała, że nie miałem nawet sił no, zmienić dętki. Widziałem cię na trekkingu, że przez 20 minut stałeś w jednym miejscu. Tak, tak. To tam chyba było nawet więcej nawet tych minut. Przynajmniej mi się tak wydawało, bo to była katorga i to był taki jeden moment w tym roku, gdzie nie miałem chwili zwątpienia, bo wiedziałem, że to jest chwilowy kryzys, ale miałem tam ciężki moment, głównie mentalny, bo fizycznie jako tako dobrze się czułem, ale mentalnie ta pogoda mnie już naprawdę mocno zmęczyła. I jak sobie z tym poradziłeś? W bardzo prosty sposób. Nie można podejmować decyzji na podstawie chwilowego zwątpienia czy chwilowej słabości. Trzeba usiąść spokojnie, dać sobie na luz, wrzucić na luz, odpocząć, przemyśleć, co można zrobić, co będzie korzystniejsze i wtedy dopiero podejmować decyzję. Najgorsze to podejmować decyzję pod wpływem emocji. I to właśnie w tych ultramaratonach jest na tyle chyba fajne, że człowiek oczywiście cierpi, bo trudno nie cierpieć przy takich długich dystansach, ale o to chodzi, żeby przetrzymać to, starać się przetrzymać i nie poddawać się małymi jakimiś niepowodzeniami, bo liczy się całokształt, liczy się dojazd do mety, ukończenie zawodów, nieważne na którym miejscu, ukończenie zawodów jest wielkim sukcesem,
a przez jakieś chwile słabości, bo każdy ma chwilę słabości jadąc te zawody, no naprawdę szkoda, aby tych zawodów nie skończyć, bo chodzi właśnie o to w tych zawodach, aby walczyć z sobą, aby pokonywać te swoje chwile zwątpienia i to, co zawsze powtarzam, zrzućmy sobie przy takich momentach, wrzućmy sobie na luz, odpocznijmy, zjedzmy coś ciepłego, pojedźmy do jakiegoś, na jakąś restaurację, wypijmy czy gorącą kawę i wtedy można decyzję podejmować, czy jedziemy dalej, kontynuujemy, czy rezygnujemy. Zachęcasz oczywiście, żeby kontynuować. No zdecydowanie tak, no bo jeżeli człowiek startuje, staje na starcie takich zawodów i chce ukończyć je, no to jest taki główny cel, no to naprawdę szkoda, żeby się wycofywać, bo to mówię, zwycięzcą jest ten, kto ukończy, nie ten, kto wygra, tylko ten, kto ukończy, bo nie chodzi tu o zwycięstwo, o wygraną, co też jest ważne pomiędzy zawodnikami, ale każdy, kto ukończy, jest zwycięzcą, ponieważ każdy wygrał ze swoimi słabościami i to jest najważniejsze w tych zawodach. Nie rywalizacja pomiędzy jedną osobą i drugą osobą, tylko właśnie pokonanie swoich tych ciemnych stron, tych swoich chwil zwątpienia. I każdy jest zwycięzcą w tym. Czy to doświadczenie takie mentalne, typowo mentalne, walki z własnymi słabościami i pokonywania trudności przenosi się też, czy ty przenosisz je na życie zawodowe, życie codzienne? No na pewno, bo życie wiadomo nie jest w tej chwili łatwe i rzeczywiście to też charakter człowieka ukierunkowuje takie zawody, taka walka z tymi przeciwnościami losu, co oczywiście wtedy ma przełożenie na życie i osobiste i zawodowe, bo człowiek nie zraża się małymi porażkami, tylko wyciąga wnioski z tych porażek i cały czas prze do przodu. I to naprawdę, ja uważam, że taki sport, szczególnie te zawody długodystansowe, no, powodują, że ten charakter człowieka na pewno się mocno wzmacnia i powoduje bardziej odporność. Odporność psychiczna jest na codzienne problemy, gdzie nie brakuje w dzisiejszych czasach tych problemów. Myślę, że to, co mówisz, może wiele osób zaskoczyć, bo jesteś postrzegany, ponieważ zwyciężasz większość zawodów. Być może ktoś mógłby odnieść wrażenie, że startujesz po to, żeby wygrać. Okazuje się, że twoje zwycięstwa są efektem ubocznym twojego nastawienia na walkę z własnymi słabościami, a jak się domyślam, ponieważ próg twoich słabości jest dosyć wysoko, no to szybko jedziesz i możesz pokonać wiele trudności, zanim się poddasz, a nie poddałeś się chyba jeszcze ani razu z tego, co wiem. Ani razu, tak. No udało mi się. No, może nie, co za mało powiedziane, udało się, bo to... Zrobiłeś. No, zrobiłem to. Rzeczywiście w tym roku ukończyłem wszystkie zawody. Pomimo jakichś problemów, większych lub mniejszych, czy to fizycznych, mentalnych, czy sprzętowych, ale cieszę się z tego, że pomimo tych wielu startach, wielu trudnościach, ciężkich warunków atmosferycznych, udało mi się właśnie ukończyć wszystkie zawody, dojechać, wygrać bądź nie wygrać, to już jest może mniej istotne, ale jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego stanu, względu na to, że wszystkie zawody ukończyłem, dojechałem, bez jakichś większych problemów, typu jakichś większych problemów zdrowotnych czy sprzętowych. To jest naprawdę dość duże wyzwanie mimo wszystko, aby takie zawody tak wielokrotnie i jeżdżąc co dwa tygodnie być przygotowany, bo to niestety trzeba się dobrze przygotować i sprzętowo, i mentalnie, i fizycznie, żeby to ukończyć i tak jeszcze walcząc oczywiście o najwyższe lokaty. Właśnie, bo u ciebie występuje podwójne wyzwanie. Oprócz dystansu konkretnego ultramaratonu, szczególnie w drugiej części sezonu, jest ten efekt nałożenia się startów i większość osób startuje w dwóch, trzech, czterech maratonach w sezonie, czasami w jednym, a ty startujesz w kilkunastu.
jeśli dobrze pamiętam. No w tym roku 10. 10 było ultramaratonów 500, powiedzmy w okolicach 500 km, jedna Wisła 1200, no i jakieś tam były Pyra 300 km i Gravelman chyba 200 km, czyli łącznie tych startów było 12. Czyli nie zdajemy sobie sprawy, ale jeżeli większość z nas startowałaby w 10 maratonach co 2 tygodnie, to pod koniec sezonu byłaby zajechana. Czyli ty musisz jako długodystansowiec podwójny nie tylko rozłożyć siły na 500 czy 1200 km, ale rozłożyć siły na cały sezon jeszcze. Dokładnie, i to jest duże wyzwanie właśnie. Powiedz mi w takim razie, bo masz życie zawodowe też, większość z nas pracuje. Jak, to jest pytanie też od czytelników, jak godzisz swoje obowiązki zawodowe z treningiem i ze startami? No powiem tak, no nie jest oczywiście lekko, nie? No, na tyle mi się udało to wszystko połączyć, tak jak wcześniej wspomniałem, z tymi dojazdami do pracy, nie? Co to jest, nie tracę czasu na dojazd do pracy, po prostu robię to trening. To jest właśnie chyba tym kluczem do mojego przygotowania. Ale no ja w ten sposób właśnie to zazębiłem, nie? Pracę zawodową z tym właśnie moją pasją rowerową właśnie, dojazdem do pracy. Czy jazda na rowerze w takim razie jest dla ciebie jakąś formą odskoczni od tego szybkiego życia? Na pewno, nie? Bo to jest... Co można zrobić, aby nie popaść właśnie w ten pęd taki? No po prostu znaleźć sobie jakieś hobby, jakieś zajęcie inne niż związane na przykład z pracą czy takimi obowiązkami codziennego życia. No i właśnie ta jazda na rowerze powoduje, że to jest dla mnie jakąś enklawą taką spokoju, takiego odizolowania się od tej codzienności, powiedzmy, nie? Więc no, wszystkim polecam, aby spróbowali coś zrobić dla siebie, coś innego niż codzienne obowiązki życiowe, bo na tym polega życie, żeby no, postarać się w te codzienne obowiązki wlepić jeszcze przyjemność, pasję, którą się ma. Nie chodzi, że to musi być rower, ale o to chodzi właśnie, żeby też coś zrobić dla siebie. Radku, ponieważ jesteśmy w tej chwili, jak wspomniałem, w Charlotte, jest to start i meta zawodów Vanoga, a jednocześnie w tej chwili objeżdżamy trasę ultramaratonu 24-godzinnego Śledź24. Myślę, że poprzestanę na tych pytaniach. Lista jest dużo dłuższa. Są też pytania o odżywianie, są pytania też o zawody, w których lubisz startować, są pytania techniczne, jak pokonywać niektóre przeszkody terenowe. To będzie dobra okazja, żeby spotkać się i nagrać takie dłuższe spotkanie, gdzie może zadam ci więcej pytań. A teraz pogoda naprawdę ładnie siadła dzisiaj, więc myślę, że ruszymy w trasę. W szczególności, że jest taka piękna, złota polska jesień. Dokładnie. Jest z nami też grono twoich fanów. Ruszymy razem w trasę. Spotkajmy się jeszcze, bo temat, mam poczucie, że absolutnie nie został wyczerpany. Natomiast mam nadzieję też, że tym, co powiedziałeś, jestem przekonany, zainspirujesz niejedną osobę, która... To jest takie marzenie, żeby ludzie wstali z sofy, sprzed telewizora, zostawili ten pilot, tak, i wsiedli na rower, czy zaczęli robić tak, jak powiedziałeś, to nie musi być rower, cokolwiek innego, ale jeśli wybór padnie na rower, jesteś odpowiednią osobą, którą można się zainspirować i myślę, że z przyjemnością widzowie kanału Rezerwat Przygody i czytelnicy bloga usłyszą jeszcze więcej inspirujących historii od ciebie. A teraz bardzo ci dziękuję za to spotkanie, szybkie, z problemami technicznymi, bo mieliśmy nagrywać z mikrofonami, mikrofony padły. To tak jak mówisz, będzie okazja się spotkać jeszcze raz. Mam nadzieję, że słychać nas mimo wszystko wystarczająco dobrze. Jeśli słychać gorzej, to przepraszamy za to, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej jest, jak usłyszycie Radka i kilka jego historii teraz, z takimi możliwościami technicznymi, jakie mamy, zanim ruszymy w trasę, niż nie usłyszycie w ogóle. A w takim razie zrobimy jeszcze jeden odcinek, lepszy jakościowo i jeszcze bogatszy merytorycznie.
Oczywiście, że tak. Ja bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło z waszej strony, że chcecie usłyszeć, co mam do powiedzenia, bo uważam, że no, ludzi trzeba też troszkę zachęcić doświadczeniami innych. Naprawdę nie bójcie się, wsiadajcie na rowery, za rok widzimy się na trasach gravelowych i naprawdę przygotowujcie się przez zimę, przygotujcie sprzęty fizycznie, kondycyjnie i rezerwujcie weekendy na zawody gravelowe, bo to jest to, co w życiu przynajmniej mi sprawia przyjemność, mam nadzieję, że i wam też. A kiedy spotkacie Radkę na trasie i być może was wyprzedzi, to pamiętajcie, że to jest fajny ziom, pomachajcie mu i trzymajcie kciuki za to, żeby po raz kolejny pokonał wszystkie swoje słabości na trasie. Bardzo ci dziękuję, Radku. Dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. To co powiedział Radek, ważne, żeby ruszyć się i zacząć coś robić. Dlatego mam nadzieję, że korzystacie z pięknej pogody. Zanim spadnie śnieg, wychodźcie na rower. Jak spadnie, też wychodźcie. Tylko, że teraz jest przyjemniej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. A wkrótce ukaże się rozszerzona wersja tej rozmowy. Już z prawidłowym dźwiękiem. Także mam nadzieję do usłyszenia bardzo niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Rzadka chwila, kiedy możemy Radka zobaczyć, jak nie ciśnie, tylko robi zdjęcia. Dokładnie. Ja też siebie rzadko widzę w takiej roli. Jak się z tym czujesz? No właśnie tak trochę dziwnie, bo zimno mi się zaczyna robić. To jedziemy. Dlatego uczucie jest całkowicie inne, bo cały czas czajnik nagrzany, wrzątek gotuje się w głowie, a tu odwrotnie. Ale widoki są niesamowite. Ale człowiek potrzebuje też właśnie takiej odskoczni, tak, zatrzymania się, nie? Odskoczni, postoju. Po co biec, po co... No to fajne bagienka. No mówię, tak. Rozlewisko. Po co ciągle, kurczę, spieszyć się gdzieś, czy to na metę, czy na start, jak można się zatrzymać i przez chwilę pomedytować i popatrzeć.